Onet Audio. To była, wiesz, ta gigantomania PiS-u, to, że oni nie tylko w gospodarce chcieli wszystko ze wszystkim łączyć, tworzyć te molochy państwowe zwane przez nich czebolami, tylko też w armii. Mówili o 300-tysięcznej armii, a dzisiaj się okazuje, że dla tych żołnierzy, których mamy, brakuje butów i hełmów. Czyli ale ja służę informacją, 300 tysięcy żołnierzy, którzy będą na boso maszerować na pole walki. Na tej komisji wiceminister, bo tam Kosiniak przyszedł ze wszystkimi wiceministrami, chyba wszystkimi, wydaje mi się. Wiceminister obrony Paweł Bejda powiedział, że zawodowych żołnierzy, którzy są przygotowani, wyszkoleni i wyposażeni, mamy w tej chwili 131 887 według stanu na luty. No tak, ale bo te 300 tysięcy to od początku była zupełnie nierealistyczna liczba, którą Kaczyński czy Błaszczak podawali tylko po to, żeby stworzyć wrażenie, stworzyć iluzję bezpieczeństwa u swoich wyborców. Tylko że tym żołnierzom trzeba dać broń, trzeba ich wyposażyć w nowoczesny sprzęt. Tymczasem te kontrakty, które Prawo i Sprawiedliwość podpisało, to są kontrakty na przyszłość. Eksperci wojskowi mówią, że jeśli Putin pokona Ukrainę, to w ciągu 5 lat może zagrozić innym krajom europejskim. I pytanie jest takie, czy nasza armia i czy nasze społeczeństwo, bo my też nie mamy żadnego programu obrony cywilnej, ale czy nasza armia jest na to przygotowana? I to posiedzenie, daj mi dokończyć, to posiedzenie komisji no było po prostu straszne z tego punktu widzenia, bo Kosiniak-Kamysz powiedział, że my nie mamy żadnych strategicznych planów. Dokumentów strategicznych nie mamy, tak. Jak ma wyglądać ta obrona? Jak będzie... Jak strategia polska będzie wyglądać na wypadek właśnie zaatakowania, na co się Antoni Macierewicz oburzył i zaczął tam wyjeżdżać z jakimiś ideologicznymi tekstami. A tutaj nie chodzi o to, żeby ideologię szerzyć. Armia powinna być jak najdalsza od ideologii. Chodzi po prostu o to, że teraz już nie ma czasu na te wszystkie wojenki ideologiczne, które PiS robiło. PiS zawsze jest mocny w gębie, natomiast jak przychodzi do konkretów, to okazuje się, że po prostu potykają się o własne nogi. Drodzy Państwo, nie wchodząc w hierarchię dokumentów, trochę na ten temat Kosiniak mówił, natomiast no, zaglądam w tej chwili na stronę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Prezydenta. No jest strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej z roku 2020. Ja wiem, że ekipa PiS-u i pana prezydenta mówią, że to jest pewien dokument ogólny. Problem polega na tym, że jak się zejdzie niżej, to pozostałych dokumentów też nie ma, takich bardziej szczegółowych. Zresztą, jeżeli nieaktualna jest główna strategia, to jak mają być aktualne dokumenty, które się z niej wywodzą? No ustawa o obronie ojczyzny. Ukochane dziecko Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Nie ma wciąż kilkunastu rozporządzeń wykonawczych. Prawie rok. Kolejny element. Ta ustawa doprowadziła do tego, o czym wspomniała Renata, czyli zlikwidowała obronę cywilną. Miała umocnić armię i może jest jakąś podstawą, tylko że nie ma rozporządzeń, ale po drugie zlikwidowała obronę cywilną i w tej chwili tej obrony cywilnej po prostu nie mamy. A wcześniej też była ta obrona cywilna traktowana po macoszemu, bo tak naprawdę strażacy ją wykonywali. Więc... Szef straży był jednocześnie szefem obrony cywilnej. Ale Andrzej, no, czy ty wiesz na przykład, gdzie ty masz najbliższy schron? Nie, bo tych, drodzy Państwo, miało być... Kontrola schronów została zarządzona po wybuchu wojny i nigdy nie usłyszeliśmy o rezultatach tej kontroli. Powiem tak. Nie chcąc nikogo straszyć, bo nie wiadomo, świat jest nieprzewidywalny. Nie wiemy, w jakim kierunku pójdzie Putin, w jakim kierunku pójdzie Rosja, ale czasy są na pewno niebezpieczne. To ja słyszę, że to, co mówi Kosiniak, jest i tak delikatne wobec realnej sytuacji polskiej armii. I to nie jest też tak oczywiście, że PiS przez 8 lat, że ponosi wyłączną odpowiedzialność. No rządził 8 lat, no ale nie 30 lat. Ta armia po prostu jest słaba i PiS, mimo takich wielkomocarstwowych zapowiedzi, niewiele w tej kwestii zrobił. To jeszcze nie koniec. Drugiej części tego podcastu posłuchasz tylko w aplikacji Onet Audio.